Ekstrema funkcji uwikłanych. Witam wszystkich po raz kolejny. Tu Mateusz Maciejewski. Aby dobrze zrozumieć treść tego filmu, proponuję obejrzeć najpierw film wprowadzający do tematyki funkcji uwikłanych. Kontynuujemy nasze rozważania na temat funkcji uwikłanej. Zajmiemy się mianowicie poszukiwaniem ekstremów takich funkcji. Rysunek przedstawia przykładową krzywą, która jest poziomicą pewnej funkcji g działającą z r kwadrat do r, to znaczy zbiorem tych punktów xy, że g od xy równa się 0. Rozważamy funkcję y uwikłaną we wzorze g od xy równa się 0. Na czerwono zaznaczone są punkty, w których nie jest spełniony warunek regularności. Wokół pozostałych punktów można wyznaczyć jednoznacznie funkcję uwikłaną. Rozważmy dla przykładu punkt P. Wykres funkcji uwikłanej Y przechodzący przez punkt P jest zaznaczony pogrubioną niebieską linią. Widać, że funkcja Y ma lokalne maksimum w takim punkcie x0, że P jest równe x0, y od x0. Można więc powiedzieć niezbyt precyzyjnie, że punkt P leży na szczycie wykresu funkcji Y. Punkty, gdzie funkcja uwikłana osiąga ekstrema, są zaznaczone kolorem fioletowym. Mamy dwa maksima i dwa minima. Przejdźmy teraz do sytuacji ogólniejszej. Najpierw zauważmy, że skoro mówimy o ekstremach, funkcja uwikłana będzie funkcją rzeczywistą, no, aby móc porównywać wartości, aby móc powiedzieć, że w jakimś punkcie wartość jest na przykład największa. A skoro funkcja jest rzeczywista, jest ona uwikłana w jedno równanie rzeczywiste. Rozpatrujemy zatem funkcję rzeczywistą G, klasy C1, określoną na podbiorze przestrzeni Rm. Niech ponadto P spełnia równość G od P równa się 0. Załóżmy, że pochodna cząstkowa po ostatniej zmiennej xm jest niezerowa. To jest warunek regularności, który Zapewnia istnienie funkcji uwikłanej XM, zależnej od pozostałych m-1 zmiennych. Pytamy się, czy funkcja XM ma w punkcie p1, p2, pm -1 ekstremum, czyli czy p leży, jak to nazwałem, na szczycie wykresu funkcji uwikłanej, szczycie albo na dnie doliny, jeśli mamy do czynienia z minimum. Przypominam, wzory na pochodne cząstkowe funkcji uwikłanych. Dla punktu x, którego współrzędne wynoszą x1, x2 i itd., zestaw pierwszych m-1 współrzędnych oznaczam tutaj przez x z kreską. Wtedy punkt x można zapisać dla wygody jako para x kreską, xm. Wtedy i ta pochodna cząstkowa funkcji uwikłanej xm w punkcie x kreską wynosi minus iloraz pochodnej po i tej zmiennej przez pochodną po m tej zmiennej. Z tym wzorem spotkaliśmy się już w poprzednim filmie. Wiemy, że warunkiem koniecznym istnienia ekstremum funkcji jest zerowanie się jej pochodnych cząstkowych. Zatem zainteresowani jesteśmy równaniem pochodna xm po każdej zmiennej xi wynosi 0. Na mocy wzoru gwiazdka jest to równoważne zerowaniu się pochodnych cząstkowych funkcji g. Wszystkich, poza ostatnią, oczywiście, która jest niezerowa na mocy warunku regularności. Ponadto przyda się wzór na pochodne cząstkowe drugiego rzędu. Ogólny wzór jest dość skomplikowany, jednak w punktach, w których pochodna uwikłana spełnia warunek konieczny istnienia ekstremum, to znaczy w punktach, gdzie zerują się jej pochodne cząstkowe, mamy dość łatwą do zapamiętania równość. Druga pochodna cząstkowa po zmiennych x i xj równa się minus iloraz pochodnej cząstkowej drugiego rzędu po x i xj funkcji g przez pochodną po XM. Znając te wzory, możemy łatwo zaproponować metodę poszukiwania ekstremów. Najpierw rozważamy warunek konieczny, czyli zerowanie się pochodnych cząstkowych funkcji g po wszystkich zmiennych poza ostatnią. Spośród tych punktów, które popularnie nazywa się punktami podejrzanymi o ekstremum, eliminujemy te, dla których nie jest spełniony warunek regularności, czyli dla których zeruje się pochodna po ostatniej zmiennej. W takich punktach. Może być ekstremum, ale może też nie być. My się w tym filmie nie będziemy zajmować takimi punktami poza ostatnim przykładem. Dalej badamy warunek wystarczający istnienia ekstremum. W każdym z punktów podejrzanych wyznaczamy macierz drugiej pochodnej i badamy jej określoność. Jeśli jest dodatnio określona, to mamy minimum, jeśli jest ujemnie określona, to mamy maksimum, a w przypadku nieokreśloności ekstremum nie ma. W innych przypadkach nie wiemy, czy jest ekstremum. Czyli sytuacja jest taka, jak przy badaniu funkcji danych jawnie. W pierwszym zadaniu mamy do czynienia z funkcją uwikłaną y zmiennej x. Znaleźć ekstremum funkcji y uwikłanej w podanym wzorze. Wprowadzamy funkcję g, liczymy jej gradient, badamy warunek konieczny, czyli pochodna po x ma być równa 0. Dostajemy, że y równa się minus -2x. Ponieważ poszukiwany punkt xy leży na wykresie funkcji uwikłanej, który to wykres jest pod zbiorem poziomicy funkcji g na poziomie 0, spełniona jest równość g od xy równa się 0. Łącząc te równości, otrzymujemy punkty p1 i p2. Są to punkty, które prawdopodobnie będą leżały na szczycie lub dolinie wykresu funkcji uwikłanej. Sprawdzamy, że warunek regularności jest tam spełniony. Dalej, liczymy pochodną drugiego rzędu, korzystając z odpowiedniego wzoru, o którym była mowa. W przypadku funkcji, której wykres przechodzi przez p1, mamy pochodną dodatnią, a więc jest minimum. W przypadku punktu p2 pochodna jest ujemna, a więc mamy maksimum. Ostatecznie dostajemy odpowiedź. Funkcja uwikłana, przyjmująca w punkcie x równym 1 przez pierwiastek z 3 wartość minus 2 przez z 3. Pierwiastek z 3 osiąga tam minimum lokalne. Podobnie funkcja uwikłana przyjmująca w punkcie x równym minus 1 przez pierwiastek z 3 wartość 2 przez pierwiastek z 3 osiąga tam maksimum lokalne. Przy badaniu funkcji uwikłanych musimy zawsze pamiętać o tym, że nie wystarczy powiedzieć, że dla danego argumentu x funkcja uwikłana osiąga ekstremum. To wystarczy przy badaniu funkcji danej jawnie, ale w naszym przypadku może być kilka funkcji uwikłanych z danym punktem x w dziedzinie, i dlatego, aby być ścisłym, będziemy zawsze wskazywali wartość ekstremalną, którą dla danego argumentu x osiąga funkcja uwikłana. Warto zwrócić na to uwagę w dalszej części filmu. Na rysunku zaznaczony jest punkt x, przy którym funkcja uwikłana, której wykres przechodzi przez punkt xy, osiąga ekstremum. Jednak funkcja, której wykres przechodzi przez punkt x, y' nie osiąga ekstremum w punkcie x. W zadaniu tym mamy funkcję z uwikłaną w podanym wzorze. A więc funkcja z zależy od dwóch zmiennych x i y. Obliczamy gradient funkcji g. Przyrównujemy dwie pierwsze współrzędne cząstkowe do zera, otrzymując warunek konieczny. Szczegóły obliczeń pomijam, ale zachęcam oglądających ten film do samodzielnego przeprowadzenia tych obliczeń. Otrzymujemy warunek x równa się y plus z, a to się równa 1. Tak jak poprzednio, wstawiamy to do równości g od x, y, z równa się 0. Dostajemy, że z kwadrat minus y minus 5 równa się 0. Jest to równanie kwadratowe, którego pierwiastkami są liczby minus 3 oraz 2. Stawiając te wartości z do równości zaznaczonej na niebiesko dostajemy dwa punkty P1 i P2. Sprawdzamy, że w obu punktach spełniony jest warunek regularności, że mianowicie pochodna po z jest niezerowa. Dla każdego z punktów P1 i P2 liczymy macierz pochodnych cząstkowych funkcji uwikłanej z. W pierwszym przypadku dostajemy macierz ujemnie określoną. Mamy iloczyn macierz dodatnio określonej i liczby ujemnej, a zatem jest maksimum. W drugim przypadku otrzymujemy minimum. Odpowiedź wysławiamy podobnie jak poprzednio. Proszę zwrócić uwagę na to, że podajemy zawsze wartość, jaka jest osiągana w punkcie ekstremalnym. Wyjaśniałem już, dlaczego jest to konieczne. Kolejne zadanie. Znaleźć ekstrema funkcji z uwikłanej we wzorze z plus sinus z. Plus y kwadrat minus x kwadrat równa się 0. Liczymy gradient funkcji g, wyznaczamy warunek konieczny, dostajemy, że x równa się y równa się 0. Wstawiając do równości g, x, y, z równa się 0, dostajemy, że z plus sinus z równa się 0. Jedynym rozwiązaniem tej równości jest liczba 0. Aby to wykazać, można można rozważyć funkcję f od z równa się z plus sinus z, obliczyć jej pochodną i wykazać, że ta funkcja jest rosnąca, a więc w szczególności jest różnowartościowa. Więc nie może osiągać 0 w więcej niż jednym punkcie. Zatem mamy z równa się 0, czyli wszystkie współrzędne się wzorują. Sprawdzamy, że pochodna po z jest niezerowa, a więc warunek regularności jest spełniony. Liczymy. Macież drugiej pochodnej. Jest ona nieokreślona, a więc nie ma ekstremum. Ostatnie zadanie. Znaleźć ekstremum funkcji y uwikłanej we wzorze x kwadrat plus 4y2 minus y do czwartej plus 4xy równa się 0. Wprowadzamy funkcję g. Liczymy jej gradient. Wyznaczamy warunek konieczny, który jest równoważny warunkowi x równa się minus 2y. Wstawiamy to do równości g od xy równa się 0 i dostajemy x równa się y równa się 0. Czyli punkt podejrzany o ekstremum to punkt 0,0. Oczywiście przypominam, że te wszystkie punkty, które tutaj znajdujemy, to nie są argumenty funkcji uwikłanej, tylko punkty na wykresie funkcji uwikłanej, która prawdopodobnie osiąga tam ekstremum. Czyli jest to para, argument, wartość. Pierwsze współrzędne to argument, a ostatnie współrzędne to jest wartość. Ale wracamy do naszego przykładu. Pochodna g po y jest jednak równa 0, a więc warunek regularności nie jest spełniony. Zaprezentowana w tym filmie metoda zawodzi w tej sytuacji. Co zrobić? Nie wiemy, czy jest tam ekstremum, czy też nie. Co więcej, nie wiemy nawet, czy funkcja uwikłana jest dobrze określona, ponieważ warunek regularności, który zapewnia nam na mocy twierdzenia o funkcji uwikłanej, zapewnia nam istnienie i jednoznaczność funkcji uwikłanej, nie jest spełniony. W takich sytuacjach możemy spróbować pokombinować. Okazuje się, że punkt 0.0 jest punktem niejednoznaczności funkcji uwikłanej. Jak to uzyskać? Warunek g od xy równa się 0 możemy zapisać w postaci iloczynowej. Tutaj jest napisane, jak tego dokonać. Równość g od xy równa się 0 jest zatem równoważna temu, że x równa się y kwadrat minus 2y lub x równa się minus y kwadrat minus 2y. Na rysunku widać, że mamy do czynienia z rozgałęzieniem. Na tym przykładzie chciałbym zakończyć prezentację poszukiwania ekstremów funkcji uwikłanej. Do zobaczenia!